Witamy Państwa w kolejnym odcinku Motoklubu, w którym tradycyjnie dla tego sezonu zabierzemy Państwa w motoryzacyjną podróż. Tym razem udamy się na Wyspy Brytyjskie, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie owoc mariażu symbolu upadłej brytyjskiej motoryzacji z niemieckim motoryzacyjnym gigantem. Dzieckiem tego mezaliansu jest oczywiście współczesna reinkarnacja Mini. Kiedy pod koniec ubiegłego wieku burzliwy rozwód BMW i koncernu Rover stawał się faktem, wielu zastanawiało się, w jakim celu niemiecki superproducent zachował prawa do marki Mini, podczas gdy pozostałe firmy tworzące grupę Rover niemalże rozdawał na lewo i prawo z powodu olbrzymich strat, jakie bez wyjątku wszystkie generowały. Odpowiedź poznaliśmy już w roku 2001, kiedy świat ujrzał współczesne wcielenie angielskiej legendy. Nowe dziecko BMW oczywiście nawiązywało do klasycznego Mini, które pod trudną do zliczenia ilością marek i modeli było produkowane od roku 1959 aż do 2000. Jego historia jest tak długa i pełna zwrotów, że na jej przybliżenie z grubsza nie starczyłoby nam dwóch sezonów motoklubu, a może nawet i trzech. Tak więc w telegraficznym skrócie. Mieliśmy do czynienia z autem, które zmotoryzowało Wielką Brytanię, w międzynarodowym konkursie samochód XX wieku uległo jedynie Fordowi T, przyniosło swojemu twórcy, Alekowi Isigonisowi tytuł szlachecki oraz od początku miało dwa oblicza. Taniego, popularnego i uwielbianego auta na co dzień oraz świetnego samochodu sportowego w wersji Cooper. I w takim, również podwójnym duchu, doprawionym szczyptą teutońskiej myśli technicznej, przedsiębiorczy Niemcy postanowili wprowadzić na rynek nowy model. Dziś wiemy, że był to olbrzymi sukces, choć nie wszystko szło zgodnie z założeniami. Mimo niewątpliwego uwielbienia samochód od początku wzbudzał kontrowersje. Pomimo, że jest pozycjonowany jako premium, to z premium ma wspólne tylko i wyłącznie koszty utrzymania. Ponadto jest mały, ciasny, niewygodny, twardy i nie nadaje się nawet do codziennej eksploatacji w mieście. Pomimo niemieckiego pochodzenia, za nic ma sobie słynną germańską niezawodność. Tutaj pozostał wierny angielskiej byle jakości. To, co jednak nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, to bardzo udana stylistyka oraz nadwozie pełne detali oraz smaczków, począwszy od bezramkowych szyb, czy też na przykład dwukolorowego nadwozia, co u progu XX wieku wcale nie było oczywistością. To, co również nie podlega dyskusji, a czego nie widać, to fantastyczne wrażenia z jazdy, które dostarcza każdy miniak bez względu na wersję. Auto jest uwielbiane przez kobiety, podczas gdy ich mężczyźni chętnie zabierają sympatycznego Brytyjczyka na ostrzejsze przejażdżki. Współczesne Mini to bez wątpienia pożeracz zakrętów i slogan, jakoby prowadził się jak go-kart, potwierdzi każdy, kto choć raz miał okazję go prowadzić, szczególnie w ostrzejszych wariantach, od Coopera w górę. Jeżeli do tego dodamy bardzo sportowo zestrojone zawieszenie, właściwie ze stopniowaną skrzynią biegów oraz skory do ostrej pracy silnik, nie będzie przesadą, jeżeli auto nazwiemy kieszonkową rakietą, bądź też diabelskim pudełkiem, gdyż tak po jednym z trzech zwycięstw w rajdzie Monte Carlo
ochrzczono przodka bohatera dzisiejszego odcinka. Pomimo technicznego zgermanizowania, we współczesnym wcieleniu Mini pracuje w pełni angielskie serce. Motor ten powstał jeszcze podczas współpracy Chryslera z Roverem i pomimo swojego pochodzenia jest on powszechnie uznawany za udaną jednostkę. Posiada oczywiście kilka wad, do których przede wszystkim należy zaliczyć drobne wycieki oleju, oczywiście postępujące wraz z wiekiem. Niemniej jednak na swoim koncie ma również sporo zalet. Do nich zaliczyć na pewno musimy bardzo dobrą elastyczność motoru, jak również jego całkiem przyjemne brzmienie. Niestety, pełne wykorzystanie mocy często wiąże się z dwucyfrowym wynikiem w komputerze spalania. Silnik 1.6 oferowany był w dwóch wariantach mocy. W słabszej, 90-konnej, montowany był w modelu One. Wersja mocniejsza, 116-konna, oferowana była w Cooperze. Taki też silnik Państwo widzicie. Oczywiście tę wysoką, jak na początek XXI wieku, moc z tej pojemności uzyskuje się przy wysokich obrotach. Jednak jest to oczywiście zgodne z duchem samochodu o sportowych aspiracjach. Podsumowując, to bardzo dobry silnik, czego niestety nie da się powiedzieć o reszcie rozwiązań technicznych w tym aucie. Jak można się domyślać, w tym momencie padnie długa lista najczęstszych awarii trapiących Mini. Przekornie zaczniemy jednak od tej najbardziej bolesnej dla domowego budżetu. Jest nią rozsypująca się skrzynia biegów, której zniszczenie zwykle poprzedza uszkodzone sprzęgło. Jeśli zaś idzie o popularniejsze awarie, to dotyczą one układu kierowniczego. I tutaj nie ma reguły, poddaje się zarówno sama przekładnia, jak i jej osprzęt. Nietrwałe są również elektronika oraz przednie zawieszenie, które szczególnie na naszych dziurawych drogach nie ma łatwego życia. Dodatkowo, jeśli ktoś lubi agresywną jazdę, musi szykować się na częstsze naprawy układu hamulcowego. Standardowe tarcze oraz klocki bardzo szybko się po prostu zużywają. Na szczęście auto jest dobrze zabezpieczone przed korozją, a usterki rzadko trapią wyposażenie wnętrza. Jak już wspomnieliśmy, Mini klasyfikowane było jako auto premium i taka też była jego cena. Niestety w parze z nią nie szły zarówno wyposażenie, jak i jakość użytych materiałów. Prezentowany egzemplarz jest wprawdzie naszpikowany dodatkami, ale spowodowało to zapewne niezłe osuszenie portfela u poprzedniej właścicielki. W tym nieco klaustrofobicznym wnętrzu otaczają nas głównie twarde plastiki. Na szczęście są dość odporne na zarysowanie i całkiem nieźle znoszą upływ czasu. Podobnie jak przy nadwoziu, również w środku możemy liczyć na wiele smaczków oraz ciekawych detali stylistycznych. Prym oczywiście wiedzie konsola środkowa z przełącznikami wyjętymi praktycznie prosto z samolotu, a także górujący nad nimi ogromny prędkościomierz. Stosownie do swojej nazwy wnętrze również jest mikroskopijne. Wprawdzie z przodu zasiądą wygodnie nawet rośli podróżni, ale tylne miejsca traktować możemy jedynie w kategorii dodatkowego bagażnika, a właściwie nawet nie dodatkowego, ileż podstawowego, bo to co znajduje się za nimi możemy nazywać co najwyżej schowkiem.
Teoretycznie zaprezentowaliśmy Państwu dziś jedno z najgorszych aut świata. Małe, ciasne, twarde, niepraktyczne, niewygodne, awaryjne, a przy tym oczywiście drogie w eksploatacji oraz zakupie. Jak jednak udowodniliśmy w naszych programach, motoryzacja to nie tylko cyferki, to również uczucia. A Mini pokochały miliony i w tej miłości trwają do dziś.